ani ujemna, ani dodatnia, ani ujemna. Ona se tak stoi po środku, można powiedzieć. Zróbmy to samo tak na do widzenia, na osi liczbowej. O, ciach, mamy oś liczbową. Tu jest 0. I teraz po kolei zaznaczymy. Wszystko, co jest większe od 0, czyli taka liczba przerywana i w prawo, to są liczby jakie? Dodatnie. Wszystko, co nie jest zerem i na lewo, to są liczby ujemne. A teraz to wszystko tu już będę w dół rysował. Co jest zerem i na prawo, czyli dodatnie, to są liczby jakie? Nieujemne, prawda? Czyli tu są nieujemne. Tu są dodatnie. Tutaj ujemne, no a tutaj w tą stronę to będą niedodatnie. Narysujemy to sobie może w ten sposób, który będzie lepiej obrazował sprawę. Tylko wezmę odpowiedni kolorek. O! Ciach i ciach. Czyli dodatnie, ujemne, nieujemne, niedodatnie. Dowcip polega na tym, że do tych na dole 0 należy, a do tych u góry 0 nie należy. No i koniec lekcji.